Siemanko, witam wszystkich w tym nowym roku. Wyszedłem sobie na spacerek. Mój drogi widzu, jak ci minął Sylwester? No mi, powiem wam tak szczerze, na spokojnie Sylwester minął. Lampka jakiegoś tam pseudo szampana, bo ogólnie oryginalnego szampana nie lubię. Wolę martini się napić. Wypiłem sobie lampkę martini. 3 browarki przez całą noc. Powiem wam szczerze, przed 2 w nocy już chyba spałem. Położyłem się do łóżka, nie pamiętam nawet kiedy zasnąłem, tak z roku na rok. Ten Sylwester taki spokojniejszy. Spokojniejszy, spędzałem sobie go w gronie najbliższych, czyli mojej żony. Nigdzie nie wychodziliśmy, chociaż były takie propozycje, ale jakoś nam się nie chciało. Tak powiem wam szczerze, postanowienia noworoczne, szczerze nie mam żadnych. Jak sobie coś postanowię, chcę coś zrobić, to raczej to się mi nie spełnia, tak mogę powiedzieć. A jak coś robię sobie tak uparcie, lecę sobie ze swoim tematem powolutku, to wszystko jest tak, jak powinno być. Bo jak czegoś chcesz, tak jest w moim przypadku, to nie zawsze wychodzi, nie? Przepraszam. Z gardłem już jest delikatnie lepiej. Już mogę mówić do was jakiś dłuższy czas. Jedno odkaszlnięcie było tylko. Już jest, można powiedzieć, prawie dobrze. Bo kiedyś to już w ogóle nie mogłem mówić. No i tak, nowy rok. Nowy rok 2024, mój drogi widzu. Co on przyniesie? Nie wiadomo, co on przyniesie. Nie wiadomo, czy zacznę jakąkolwiek pracę w piekarni. Gościu miał do mnie dzwonić o 14. Dzisiaj wyszedłem specjalnie sobie na park. Poćwiczyłem trochę i czekałem na jego telefon. Nie dzwoni. Jakaś... Powiem wam, że ja jak się z kimś umawiam na coś, na przykład na daną godzinę, tę godzinę, to ja jestem zawsze 5 albo 10 minut przed czasem. Zawsze. Zawsze. Nie ma takiej opcji, żebym się spóźnił lub, to nie wiem, po prostu jest mi wstyd. Mam taką dyscyplinę w sobie, że jestem punktualnym człowiekiem i kurczę, staram się zawsze swoje, co komuś powiem, to jest dla mnie święte, nie? Takie, można powiedzieć, słowo, nie? Ale teraz w dzisiejszych czasach miał do mnie dzwonić o 14 pan Francuz. Loren ma na imię, ale niestety, jak widzicie, nie dzwoni. Może w trakcie tego filmu, który teraz dla was nagrywam, zadzwoni, nie? Ale widzę, że punktualność u nich nie jest czymś co przestrzegają. O, tak powiem, już się zakręciłem, napisał mi SMS-a, że będzie dzwonił, nie dzwoni. Tak delikatnie to mnie irytuje. Was też irytuje, jak ktoś się z wami umawia na coś i nie dotrzymuje słowa. Tak samo jak moje ziomeczki najczęściej. Jarek, będziemy o 14. 15 ich nie ma, 16 ich nie ma. Pojawiają się o 17, jakby nigdy nic. A ja już zmarszczony, bo na nich czekam, nie? No. Okolica, którą bardzo dobrze znacie. Socjalne nowe domy, to już wam pokazywałem. Tradycyjnie robię sobie rundkę 5-6 km. Zaraz lecę sobie do centrum zobaczyć. Zawsze jadę do centrum po tym wszystkim, po tym Sylwestrze, po tych fajerwerkach. Oglądałem je wczoraj w telewizji. Moi znajomi, których serdecznie pozdrawiam, wybrali się właśnie do centrum. Ja tam byłem 2 czy 3 razy i dziękuję bardzo. Nie chce mi się więcej tam jechać. Straszne tłumy, straszny ścisk, a ja takiego czegoś nie lubię, mój drogi widzu. Wolę sobie na spokojnie spędzić Sylwestra w gronie najbliższej mi osoby. Ale może w przyszłym roku Sylwestra sobie gdzieś spędzę w tropiku. Gdzieś w tropiku, gdzie będzie ciepełko i będą palmy i będzie basen. Takie są plany. A czy to się spełni?
To nie wiem, mój drogi widzu. Piszcie mi, jakie macie moi drodzy widzowie, plany na nowy rok. Co dalej będziecie zamierzali robić? Czy jakieś nowe cele sobie wyznaczyliście? Bo ja nie wyznaczyłem sobie żadnych celów, jak już mówiłem. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ja nigdy celów nie wyznaczam, bo jak coś zaplanuję, to mi nie wychodzi. A jak nic nie planuję, po prostu robię to uparcie, tak pomalutku, no i to zaczyna wychodzić. Nie mam jakichś planów, że będę się odchudzał, że nie będę tego, ja piwa się nie napiję, tego nie zrobię. No, raz miałem plan, który zrealizowałem chyba 2 lata temu. Porzucenie Marysi. Porzuciłem Marysię i kurczę, trzymam się tego. Nie byłoby problemu też porzucić picie piwka od czasu do czasu, ale ja nie nadużywam alkoholu, więc nie mam z tym problemu, żeby od czasu do czasu się piwa napić. Już człowiek sobie zabierze wszystkie przyjemności. Dla mnie degustacja piwka to jest coś, co uwielbiam robić. Od czasu do czasu po prostu lubię piwo i lubię od czasu do czasu napić się tego piwka, nie? Ale wszystko z umiarem, bo co za dużo to niezdrowo, nie? Tak to wygląda. Muszę wytargać mój skuter, tak wam powiem, zmiana tematu. Wytargać, wsadzić akumulator, odpalić go, bo jest ciepło. 9 stopni na plusie, nie zapowiada się na jakieś brozy, więc można go odpalić na chwilę, żeby sobie pochodził. Może jakąś przejażdżkę po Londynie, bo naprawdę jest ciepło, bezwietrznie. Tak można powiedzieć. O, dzielnica moja, moi drodzy. Bardzo ładnie zrobiona, fajnie teren został zagospodarowany. O, tego słowa Jarek chciałeś użyć, nie? No i jak na razie prezentuje się wszystko bardzo, bardzo ładnie. Tak jak już mówiłem, europejsko się zrobiło. Idziemy, wam pokażę. Kiedyś już wam to nagrywałem, ale w miarę nawet powiem wam szczerze, że jest czysto. Niedawno był sprzątany ten kanał, który był zawalony rowerami i innymi dziwnymi rzeczami. No i tak to wygląda. Niektórych pewnie zawodzę, że nie ma rozkminy przy bagiecie, bo takie jest życie. Powiem wam szczerze, 300 osób odeszło z mojego kanału, 400 przyszło. Teraz 40 odeszło, 20 przyszło. I tak jednemu podoba się to, drugiemu podoba się tamto. I tak to, mój drogi widzu, wygląda, nie? Że nagrywałem rozkminę przy bagiecie, powtórzę się. To już spadek był tej rozkminki przy bagiecie. Jak oglądali widzowie, to widzieli, że ze 100 tysięcy wyświetleń 80 zrobiło się nagle 9, 12. Ludzie pisali w komentarzach: Jarek, zacznij coś nowego nagrywać. Z rządzeniem losu zacząłem nagrywać inne rzeczy. To też wam się nie podoba, co niektórym, ale na pewno, nawet jak będę miał 1000 wyświetleń, ja będę nagrywał cały czas. Będę nagrywał to, co ja uważam za stosowne, i też patrzę na wykresy delikatnie, ale aż tak się nimi nie sugeruję. Cały czas będę nagrywał, cały czas. Nie będę się poddawał. Nawet jak będę miał zero hajsu z tego YouTube'a, to i tak będę nagrywał, bo ja zawsze sobie poradzę. Można zawsze iść do normalnej pracy na etat, nie? A na razie szczerze nie muszę. Nie muszę, i może przez to, że tak otwarcie wam to mówiłem, większość moich widzów stała się jakaś zawisna i tak źle im się zrobiło, jak ja nie muszę do pracy chodzić, tylko mogę sobie żyć z tego YouTube. Tak bardzo źle to przyjęli. Od odcinka, w którym to powiedziałem, to spadła mi oglądalność. Powiedziałem, że mogę sobie z YouTube'a żyć, nie? Taka jest prawda i tak teraz robię, nie? I tak, jak się tak otworzyłem dla was, to bum, wszystko spadło. Zaczęliście mnie oczerniać, wyzywać w komentarzach. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo ja jestem dobrym człowiekiem, nikomu krzywdy nie robię, nie?
nikomu krzywdy nie robię. Piękny ten blog jest. Bardzo nowoczesny. Podoba mi się. Ja chyba będę musiał zadzwonić do tego. Przerwało nagrywanie, bo właśnie ten menadżer piekarni do mnie zadzwonił. W środę idę sobie zobaczyć co jak. A od środa, od czwartku pewnie do pracy sobie pójdę. Zobaczę jak to będzie. Mówi, że był, pracował wcześniej jakiś gość, ale już nie pracuje. A co tam się stało, to mnie nie interesuje. Po prostu przerwało mi przed chwilą nagranie, bo on zadzwonił. Moi drodzy, życzę wam wszystkiego dobrego. Szczęścia. Dążyjcie sobie do celu. Na spokojnie. Nie zniechęcajcie się. Żyjcie tak, jak wam to się podoba. No cóż jeszcze mogę wam powiedzieć? Życzę wam szczęśliwego nowego roku. Żebyście sobie żyli, powtórzę się, na spokojnie. Żebyście byli zdrowi. Żebyście się nie martwili, nie mieli zmartwień. Wiem, że ciężko w tych czasach jest nie mieć zmartwień, nie? Ale żebyście, moi drodzy, byli dobrymi ludźmi. Przede wszystkim byli dobrymi ludźmi, nie czynili drugiemu, co tobie niemiłe. I takim akcentem kończę ten odcinek. Oczywiście subskrybuj. Zostaw ślad po sobie w postaci komentarza, moi drogi widzu. Trzymaj się, do następnego. Cześć.